Cześć, pozdrawiam Was z Portugalii, z wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Kilka tygodni temu jeszcze kupiłem tani bilet na Ryanairze, myśląc, że ucieknę przed zimą. No tak się okazało, że w tym momencie, kiedy tutaj jest 16 stopni, w mojej wsi też jest 16 stopni, także właściwie nie uciekłem. No ale już skorzystałem z zaplanowanej podróży i wybrałem się na brzeg Atlantyku zbierać dzikie warzywa. Portugalia ma przepiękne plaże piaszczyste, przepiękne skały. Jesteśmy w miasteczku Ericeira, niedaleko Lizbony. Morze i brzeg morza jest idealnym miejscem do zbierania dzikich warzyw. Po pierwsze, jest tutaj łagodny klimat i nawet w takich chłodniejszych krajach dłużej utrzymują się tu zielone liście. A tak jak w Portugalii, to właściwie całą zimę można zbierać różne tutaj dzikie warzywa. To także te warzywa z brzegu morza mają taki bardzo przyjemny smak słonawy. Często mają mięsiste liście, są kruchutkie. Tych gatunków jest bardzo wiele, ale powiem o paru takich najpospolitszych, takich najfajniejszych. Jeden z nich to jest burak. Tak wygląda dziki burak, który został udomowiony. Popatrzcie, że ma nawet takie czerwono nabiegłe łodygi. Liście smakują jak boćwina, tylko są twardsze, takie bardziej mięsiste, ale po pokrojeniu i gotowaniu z 10 minut no jest naprawdę fantastyczny. No i oczywiście bez pestycydów. Jak zbierzemy takie dzikie buraki z nadmorza, to mamy tutaj czyściutkie. Mamy tutaj też kowniatek morski. Kowniatek morski, roślina z rodziny baldaszkowatych. O takim wyrazistym smaku, bardzo popularna w niektórych krajach, marynowana z octem. I także o tej porze roku wszędzie tu jest pełno mlecza warzywnego. Też warzywo, które jest nie tak gorzkie jak mniszek. I po kilkuminutowym gotowaniu po prostu no jest niebo w gębie. Właściwie można te trzy warzywa połączyć, choć właściwie kowniatek jest taki no ostrzejszy, jego bym marynował, natomiast buraki, czy właśnie ten mlecz można połączyć jeszcze z innymi warzywami o łagodnym smaku, po prostu ugotować, potem odlać wodę i gotować je z oliwą. Tu mamy jeszcze jeden z gatunków nadmorskich babek, przypuszczalnie jest to Plantago macroriza. Ale nie znam flory Portugalii, więc nie jestem pewien na 100%. Ale właśnie mamy nad morzami parę gatunków o takich właśnie zębatych listkach. Też czasem używane w mieszankach warzywnych. Jako niewielki dodatek można sobie skubnąć. Nawet ok. Spoko. A tu na tej plaży jeszcze jedna ciekawa roślina, dzikie selery. Dokładnie prawdziwe selery, ten sam gatunek, który jest w sklepach. Pięknie pachną selerami, no tylko bardzo trzeba uważać z tą grupą, bo bardzo podobne do nich jest kropidło szafranowate, które jest śmiertelnie trujące. Mamy też pietruszkę aleksandryjską, Smyrium olusatrum, która no jest jadalna, ale też bardzo podobne liście. Natomiast te selery po prostu tak silnie pachną selerami, no że tutaj nie ma wątpliwości. O, to jest roślina taka bagienna. Tutaj jest takie źródełko, kapie woda i po prostu przy plaży sobie te selery rosną. A tutaj przy potoku rukiew wodna. Kwitnie teraz. Bardzo ładnie smakuje, pachnie. Super. A tu jeszcze jeden przodek naszych warzyw, dzikie pory, Allium amperoprasum. Smakują dokładnie jak pory ogrodowe, tylko że dużo mniejsze. A tutaj karpobrot jadalny, tak zwana figa hotentocka z południa Afryki. Bardzo inwazyjna roślina na wybrzeżu południowej Europy. Też ma jadalne po ugotowaniu liście. Mało kto o tym wie. Są dwie formy, żółta i różowa. Bardzo piękna, ozdobna roślina, ale bardzo inwazyjna.
A tutaj dziki ślas Malva sylvestris, bardzo smaczny po ugotowaniu, często w wielu krajach jadany, takie młode liście. W Polsce też występuje na trawnikach, na przydrożach, no ale nie w marcu. Tutaj mamy klimat taki oceaniczno-śródziemnomorski. I oczywiście dzikie fenkuły, poper włoski. Jak często na południe Europy. Świetna przyprawa i też składnik mieszanych dzikich roślin.